Witam serdecznie 29 sierpnia widzów, czytelników, słuchaczy Forex Klubu. Piotr z tej strony się kłania. Dwa słowa na temat funta w dniu dzisiejszym. A z perspektywy wykresów jedna rzecz, z perspektywy sytuacji w Wielkiej Brytanii druga rzecz. W każdym bądź razie ja również zostawiłem na grupie na Facebooku informację o tym, że nawet jeśli jakieś miałem pozytywne myśli w kierunku funta, czy to poprzez euro, czy poprzez jena, to po tym jak pewne informacje dostały się na rynek w dniu wczorajszym, wszystkie spowodowały, że jakby gdziekolwiek byłem pozytywnie nastawiony do funta na wykresie, to te pozytywy zniknęły w okamgnieniu, co oznacza, że na przykład dolar z funtem są szanse według mnie na to, żebyśmy być może, jeśli sytuacja nie ulegnie szybko zmianie w Wielkiej Brytanii, być może, że tym razem dolne ograniczenie tego kanału ponownie będzie testowane. W tym wypadku będą to poziomy zbliżone do 1,18. Ale po kolei. Z perspektywy wykresu gratulacje dla sprzedających na górnym ograniczeniu kanału. Okay? Byki w dniu wczorajszym miały szansę na to, żeby łudzić się ewentualnie, gdyby ten dolny cień, który zaczęto budować w trakcie sesji w Nowym Jorku, gdyby był odrobinę dłuższy, gdyby zamknięcie w dniu wczorajszym było na poziomie otwarcia z wtorku, wtedy byłaby szansa jakby z automatu. Te osoby, które widziały jakieś webinary moje, będą wiedziały, o czym mówię, z automatu byłaby szansa przetestowania maksów z tego tygodnia. Do tego nie doszło. Negatywne zamknięcie, górny cień, czyli Azja przetestowała tylko i wyłącznie otwarcie sprzed dwóch dni i próba kontynuacji do spodu. I teraz wydawało się, że ciepłe słowa z pani Merkel, że gdzieś tam z anonimowych źródeł pojawiające się informacje o tym, że ta umowa pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią może być ponownie otwarta. Natomiast wygląda na to, że Boris Johnson postanowił mimo wszystko wybrać tą twardą drogę, widząc słabość wewnątrz Unii Europejskiej. Czyli próba zagrania tego, co pan prezydent Trump z Chinami, tak? Czyli na zasadzie, ach, są słabi, to spróbujmy ugrać coś więcej dla siebie. Pewne rzeczy rynkowi się nie spodobały, jak i również mieszkańcom Wielkiej Brytanii. Niestety nie mam potwierdzonych tych informacji wewnątrz, ale wczoraj w kilku serwisach informacyjnych pojawiły się informacje, że o wyjściu ludzi na ulicę już do tego w Wielkiej Brytanii dochodzi. I teraz, tak jak mówię, nie mam potwierdzonych informacji. Trochę mnie wieczorem przy komputerze już nie było, a w dniu dzisiejszym będę dopiero sobie to potwierdzał. Pewnie jeśli coś się ciekawego urodzi, to będzie na grupie na Facebooku. Natomiast wracając już do samego wykresu i do funta, oczywiście dolne ograniczenie i 1,18 to taki na ten moment byłby finałowy cel. My musimy tutaj zwrócić uwagę na sytuację, z którą mamy do czynienia sprzed wybicia, tak? Tutaj, gdzie powstał ten dolny cień w dniu wczorajszym, czyli mówimy o okolicach zbliżonych do 21,50, 21,35 na ten moment według mnie. Myślę mimo wszystko, że te minima w dniu wczorajszym zostaną pokonane i jeśli one zostaną pokonane, to 21,15, 21 mamy otwartą drogę do podstawy tej świecy, która tutaj wybijała tą podaż. Mówimy o 22 sierpnia, no i później oczywiście 20,80, 20,60, no i to otwiera drogę już później bezproblemowo zapewne do 1,18. W związku z tym mamy trochę tych poziomów rozpisanych. Zejdźmy na niższy horyzont czasowy i spróbujmy z perspektywy ewentualnie krótkich pozycji tutaj spróbujmy się w jakiś sposób dopasować. No sytuacja w Wielkiej Brytanii nie do pozastraszenia, ale po Hongkongu mamy Wielką Brytanię, a za chwilę będziemy mieli Włochy, tak? Także no tak to się na tym świecie dzieje. Tu nawet mieliśmy próby rozwiązania funta trochę wyżej, dwa dni temu jeszcze. W każdym bądź razie, jeśli przyjrzymy się pewnym wydarzeniom na funcie, okay, to z takim spadkiem mieliśmy już do czynienia.
kwestia konsolidacji i oczywiście z tej perspektywy, jeśli ktoś chciałby użyć tego, co sobie rozrysowujemy jako template, to ta konsolidacja zakończyła się wyjściem górą, tak? Natomiast ja myślę, że tu, ja myślę, że po krótkiej konsolidacji, okej, którą już rozpoczęliśmy, myślę, że jesteśmy gdzieś w tym momencie, okej. A myślę, że tu jeszcze przed Nowym Jorkiem zrobimy ze dwa zygzaki, okej. I to, na co zwrócę uwagę, to jak będę się chciał podpiąć, bo my już jesteśmy odrobinę nisko na funcie, to albo kwestia tego, o czym mówiliśmy na jenie. Każda górka tutaj na funcie będzie coraz niższa. Ok. Fani FIBO będą sobie mogli odmierzyć wtedy równe odległości, bo to będzie zapewne na tej zasadzie. Czyli w ramach tej konsolidacji każde podbicie będzie odrobinę niższe, to może być 77-88 FIBO, czyli ten ruch, podbicie 77-88, ten ruch i podbicie 77-88 i ewentualny spadek. Albo, to jest pierwsza rzecz, to jest pierwszy scenariusz, jeśli nie będzie on rysowany, to drugi scenariusz, jaki chciałbym zobaczyć, który podpowiedziałby mi, że być może warto pod tego funta z krótkiej strony się podłączyć, to będzie atak na 22,80 na przykład podanych ze Stanów Zjednoczonych i odrzucenie tej wczorajszej podaży. Czyli nieudany atak na 22,80, nieudane wyjście górą, czyli na przykład próbując sobie to zwizualizować, a warto zawsze, to pewnie jakaś wzrostowa świeca, tak, która będzie w pewnym momencie nadbijała te maksy, natomiast samo zamknięcie świecy, nawet jeśli to będzie pozytywny korpus, ale z górnym cieniem, a zamknięcie pod tymi maksami, tak? Czyli będzie to wyglądało coś w ten sposób, wizualizując. To też będzie ustawka dla mnie pod krótkie pozycje. Dwa scenariusze na funta z dolarem, oba prospadkowe do obserwacji. Czynnik ryzyka to oczywiście przepływy kapitałowe związane z końcówką miesiąca, jakieś tam kwestie manipulacji, na to należy uważać, w związku z tym ekspozycja odrobinę mniejsza. Wszystkiego dobrego, nie dajcie się złapać w pułapkę, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.